Siemano widzowie w Cebulsonowie, witam was ja i Stefan, siema. Siema. O, Stefan, masz już diaksowego seta, widzę. Ta, no zrobiłem sobie, bo zobaczcie, dzisiaj, no. Bo straciłem, a w sumie nie straciłem, dałem tobie. Oddałeś mi, dziękuję. O, co jest? Spadł tu mały, szybko. Jest, dobra, chodź tu. Murowanie i... Dobra, chodź tam. Idziesz, gościu, do pułapki. Dobra, wodą go zaleję tam. Chodź, leci, przyjemniaczku, leci. Pięknie. Wbijaj tam do komory swojej, będziesz z nami handlować do końca swojego życia. Co on robi? Już nigdy stąd nie wyjdziesz, zobaczysz. O. Dawaj. I mamy go. Pyk, ucyk i pyk. Pięknie. Będziesz tu gnił, nigdy już stąd nie wyjdziesz. No i zobaczcie, widzowie, tu mamy jedwabny dotyk, no nie? Normalnie wchodzicie i mamy cię jedwabny dotyk. Wydajność 5, naprawę, niezniszczalność 3, nieskończoność, moc 5, zaklęty ogień, szerokie ostrza, ochrona. Zobaczcie, co mi się udało zrobić, szczęście 3 mam, niezniszczalność 4, to jest tam szajs. Najważniejsze, że mamy niezniszczalność, szczęście 3. Tu mam wydajność 4 i tu też mam wydajność 4, więc wiecie, co zrobimy? Dzisiaj połączymy te dwa kilofy i potem zrobimy z niego neterowy kilof, więc najpierw musimy stąd wyjść, bo dzisiaj będziemy tak robić neterowy. Neterowe sety. Mamy 8 neterowych cegieł, słuchajcie, widzowie. Zobaczcie, jak tu ładnie drogę zrobiliśmy. O, siema mały, co tam? O, co on tu robi? Elo. Chodź tu do mnie. Szybko. Chodź tutaj. Może to ogień? Tak. Do chłopie mi się taki miecz trafił, że człowieku, pa. Niezniszczalność 3, pogromca nieumarłych 4, zaklęty ogień 2 i odrzut 2. I to słaby. Jest. No ale na ekspiarkę jest idealny. A pa, chodź za mną. Pa. Idę. Znalazłem sposób na zbieranie brodawek, stary. Ta? Ale to potem może, bo brodawy też sprzedamy potem handlarzom. To dobra. Może potem. Najpierw muszę sprawdzić, ile levela mi brakuje, żeby połączyć te dwa. Wydajność 4, wydajność. 38 level muszę zrobić. Czyli. No to tylko na ekspiarce. No nie, bo potem jest coraz gorzej. No ale dobra, idziemy na ekspiarę naszą i tam musimy zrobić 38 level. Jeżeli zrobię 38 level, to będzie już połowa sukcesu, bo potem i tak potrzebuję więcej levela, żeby połączyć. A potem zobaczcie, ile mamy trzciny cukrowej. Wszystko dzisiaj sprzedamy handlarzom. Mamy dwie całe takie skrzynie, więc zobaczymy, ile emeraldów dzisiaj dostajemy za brodawy, za jeszcze w lejach, za papier. Tam w lejach są, no mamy z dwa ekwipunki tego wszystkiego. Także dzisiaj bogaty odcinek, więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie z dzwonkiem kanał, bo Darek inaczej nie będzie chciał otworzyć drzwi, jeżeli tego nie klikniecie. Patrzcie, widzicie, teraz otworzył tylko jedne. Jeszcze wbijcie do mnie. Więc wbijcie też do Stefana na kanał, jest oczywiście link w opisie, jest pierwszy link. Stefan też niedługo będzie nagrywał pełne odcinki. I teraz zostawiacie łapkę w górę, subskrybujecie z dzwonkiem kanał i patrzcie na to. Darek, otwórz! Teraz Darek otworzył, bo zostawiliście. Bardzo dobrze, idziemy na ekspiarę. Ekspiarę oczywiście wyremontowaliśmy. Zobaczcie tylko na to, co tu się dzieje. Cyk, dobra, idź tam na dół. Czekaj, dobra, idę. Był remont, także jest poszerzona ekspiara, tak żeby były minimum 4 kratki w każdą stronę, wtedy się więcej respi. No i tu teraz musimy 10 minut poawczyć i jak sobie poawczymy, to będzie gites, to idę wbić 38 level. No i jak widzicie, 10 minutek minęło, więc idziemy zobaczyć, ile levela dostaniemy. Mam nadzieję, że 3.8 wbije, chociaż wątpię, bo 3.8 to już jest ciężko. Dawaj, ginta. Gincie wszyscy, pięknie mi tu. O, 34. Nie no, 38 to będzie ciężko wbić jednak. Tak? Ja, no, mam 35. No nie, jest to takie proste. A, zostaw mnie. Bo potem niestety więcej expa, jest 3.6. No to jeszcze jedna rundka, widzowie. To jeszcze 10 minut. No, jeszcze 10 minutek, spokojnie, bo mam końcówkę 36. O, ile tu zgniłego mięcha. A ty jeszcze masz swoją łopatę. Aha, co jest? Co na to? A nie, to twoja. To moja? Mhm. A to niech sobie tu leży. Bo ja mam. A, zapomniałem. O, 37 level. Dobra, no to jest dobrze, no to jeszcze poczekamy za 10 minutek. Trzeba wyjść stąd niestety, bo tam jak chyba się stoi, to się nie respią dziady. I co tam, Stefan? Już się zabijają powoli tam? Już się czerwone? No, jeszcze nie, ale nie? Ja tu ich spycham, dobra. Ale wystarczy, wydaje ta? Mi się. Tak, to idziemy robić 38 level. Oby się udało. Uwaga, cyk, pięknie. Zobaczcie, one się wszystkie podpalają. Ciak. Zgniłe mięcho na emeraldy, będzie super. Jazda ekspiara. 37 level, no dawaj ten 38, please. Nie no, potem już jest hardcore, jest 38. Zostaw mi. Tak, dobra, masz chwilę. O, te pierwsze levele bardzo łatwo idą, a... Znaczy, bo ty masz który level?
12. No, to na przykład od zerowego, to wydaje mi się, że wbijesz spokojnie 15 jednym takim strzałem. Ale już potem idzie ciężko. No ale idziemy połączyć kiloptera. O, ty dziadu jeden, co ty tu robisz? Co we mnie strzelasz? A, będzie mączka kosta, co? Pierwszy raz nie leje. Bez kitu nie pada, ale jaja, widzowie. Nie no, normalnie łapeczkę w górę musicie zostawić. Widzicie to, co się dzieje? Nie pada, pierwszy raz nie pada nam na odcinku. Zawsze, to trzeba zapisać, no, gdzieś. Zawsze leje. Zawsze burza. Dobra, ale idziemy w kimę, bo jest jeszcze noc. I zacznie lać. I zacznie lać w dzień, tak. Jak się wyśpimy. Nie, yeah, mamy przepiękny kolejny dzień. Na szczęście nie pada, jest git. O, siema. Jest Stefan, siemka. Patrz teraz, co ja robię. Dawaj. Wydajność 4, wydajność 4 i będę miał wydajność 5, jedwabny dotyk i niezniszczalność 3. Koz zaklęcia 38, czaisz? Już nie mam levela. Pokaż. Pokaż mi ten kilof. Pa. No całkiem fajny. No to teraz oddawaj. Trzeba zrobić stół. Oddawaj go. Co? Oddaj jajco, oddaj to. Ale co? Mój kilo. Jak mnie znajdziesz? Ty gnoju. Chodź tu. O nie, co to jest? Nie. Co masz to jest? W basenie. O nie, fajnie, zawsze chciałem mieć prywatny basen. Super. No stary. Dziękuję za ten basen cudowny. Nie ma problemu. O, tu mam niezniszczalność 1, zwykły diamentowy, dobra. Tu mam szczęście 3, także to też kiedyś się wybierzemy na diaksy, bo diaksy teraz to się cudownie kopie. Wchodzimy sobie na minus 59. Ja ze szczęściem kopię i wracam ze stakiem diaksów minimum, nie? Parę tam godzinek nie godzinek. Pół godzinki posiedzę, jest tak. Mua, cudownie. Teraz co trzeba zrobić? Netery, to, kowalski stół. Pamiętasz, jak to się robi? Ja sobie zrobię, no, poczekaj. Dobra, ja już wiem, więc teraz tak. Drewno jest tutaj. Tu mamy cyk, robimy cyk. Dwa zrobię. Zrobię dwa i bierz netery totorowe. Czy ty masz cztery? Mam. Masz cztery? Mam osiem. To daj mi cztery. Będziemy mieli po cztery. Netery totorowe. O, są to już tapka netery totoru. No co mi tu robisz? I teraz uwaga. I tak mi brakuje levela, nie? To jest najlepsze, więc jeszcze chyba, no zobaczymy zaraz. Cyk. Ja bym postawił jeden tu, drugi tu. I możemy robić netery totorowe. Wydajność. Dobra. I nie potrzeba levela na to. Wydajność będzie, ale jeszcze nie robię. Ja jeszcze nie robię, bo ja chcę sobie jeszcze dodać enchanty w razie czego, żeby było taniej. Więc teraz musimy zarobić emeraldy. No co to ten? Trzeba brodawy. A ten kapłan od nas kupuje, czy to nie ten? Ten nie, dobra. A co on? A nie. Dobra, to możesz pokazać swój sposób na brodawy. Pa. Idziesz na środek. No. Nie? No, ale jaja. Widzisz, dobre, ale co? Jaja. Ale teraz dałeś czadu. I się wszystko zbiera, tak? Co jest? Ale teraz jajca, nie? Dobra, nie mam pytań. No to teraz trzeba zasiać. Nie wiedziałem, że tak się da. Ja przez przypadek to zrobiłem. Ta? A ile masz staków teraz? 2-3. Dobra, gitara. No ale w skrzynce mam jeszcze dużo. No w skrzynce to zaraz, jak widzowie zobaczą, to oszaleją. Zemdleją chyba. No i gituba, dobra, pa. Co się dzieje? Patrzcie, widzowie, uwaga, nie zemdlejcie. Cyk, ile broda. Pięknie, nie? No to co? To bierzemy te brodawy, ja sobie wezmę nie wiem ile. Dobra, ja wziąłem dużo bardzo. Ja też dużo. I idziemy do handlarza po emeraldy. Let's go. Bo muszę kupić sobie książeczkę naprawa. Kiciuś. Kitek miałtek. Rybkę trzeba, rybkę? Żeby kitka oswoić. No. A nie mamy rybki. Jeszcze tutaj tyle tych tutaj pudłaczy latać będzie. No i dobra, jest pierwszy mistrzunio. I dawaj emeraldy, ja mam 2, 6. O, cię kręcę. Dobra, ten już mi nie chce sprzedać, mam 12. Ja kupuję od tego. Dobra, co kupujesz? Sprzedajesz mu. No. Dobra. A i level mi się wbił, dobrze. 13 mam, a ty ile masz? Ja mam 12. Więcej mi nie chciał sprzedać. O, i ten, mam 19 i na razie więcej nie chcę kupić. Ole, levelek poszedł, oh yeah. Mam 7. Ja już 15, ale dużo expa się dostaje, no. Co jest? Dobra, a dobra. Oni kupują papier. Trzeba iść po trzcinę. Zobaczmy, czy wszyscy papier kupują. Ten, nie każdy, tylko jeden kupuje papier, dwóch kupuje papier. To idziemy po trzcinę, ale musimy sobie jeszcze jednego kapłana zrobić. O, mogę już, ale jaja. O, już nie chcę. Nie, co ja zrobiłem? Co? Pomyliło mi się z szmaragdy, z brodawką i kupiłem 24 redstone'y za 12 szmaragdów. Jeny. Dobra, ja mam 20 szmaragdów na razie. A ten... Ten urósł. O, jest. Tego trzeba mu zrobić tom. Pulpit. Nie pulpit, ale chemiczny statyw. To czekaj, a masz? Nie mam. To trzeba iść do domku. Dobra. Ty mały tu jest. Gdzie? Chodź. A ubij go. Co uciekasz? Ty, gnoju, ja ci dam uciekać. Chodź tu. A nie, to golemy. Ty, co ty, ile tu jest małych? Walimy ich. O nie. Te się denerwują.
Oj, ale się zdenerwowały. Oj, 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 przepraszam, żartowałem. Ty, dziadu jeden. No, wyrocha mi to. Co, co, co kozaczysz? Co? One są, o, co jest? A one są jakieś ten. Wariaci, co jest? Ty, no gin. Dobra. No. Ty, no co mi nam tu trzy pouciekały, trzeba murować wejście. Gin, gnoju. Ja ci dam uciekać rodzicom. Nauczysz się teraz, że się nie ucieka. No, no i nie ma. Nie ma miękkiej gry. Dokładnie. Idziemy po papier. Tutaj mamy bardzo dużo trzciny. Patrzcie, co tu się dzieje. To jest masakra. Więc trzeba tą trzcinę całą na papier. Ej, mi się nie zmieści w ekwipunku. No to co? Pa, robisz sobie papier po prostu. Znaczy mi też się nie zmieści. Aha, ale papieru to tyle samo wychodzi. Ale jaja. Nawet więcej. Nie, nie ty, tyle samo. Ile trzciny, tyle papieru. O ja, to będzie na 50 razy handel. Przynajmniej im levele porosną, więc idziemy sobie zobaczyć teraz. No i tam musimy jakoś zamurować, bo nam te małe uciekają. Już trzy uciekły. Tak nie może być, widzowie. Dobra, który kupuje? O, ten bierze. Cyk, szmaragd. Dzięki, dzięki. O, poczekajmy na levelek. Rośnie mu. Urósł. Urósł mu. Pogromca nieumarłych 4 teraz. No dobra. Dawaj, szmaragdziochy. Ale w sumie? No. Znaczy no, w sensie więcej można ich zrobić. O. On już nie chce kupywać. O, dobra, wpadł mały. Pa, 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 pa. Wpadł mały? Szybko murówka, murówka, murówka. I teraz trzeba dziada tam wsadzić gdzieś. Wsadzę go, pa, 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 leci, leci, leci. Leci, leci, dawaj, leci, dziadu, oj, tam. Nie tu. Leć, wpadaj, 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 wpadaj tam. Bo cię kopnę, o, dobra, dobra. Elo. A, zrobiłeś ten statyw? O, zapomniałem. To zaraz będę. Dobra, ten ma teraz ostrość 3, zaklęty ogień 2. O, jeszcze ten papier, a ten nie chce ode mnie. O, co za ham. Nieładnie z twojej strony. A ten brodawy kupuje, dobrze. Patrzcie, widzowie, co się dzieje. Już wszystkie brodawy mam. I level jak leci. Ej, 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 ej. Co, co, co? I zgadniesz, co się stało? Nie wiem, mów, co się stało. Deszcz zgadnij. Pada, słyszę. Ale jaja, dobra. Trzy zrobiłem, wystarczy? O, wystarczy, patera, co się dzieje? Mamy kolejnego ziomeczka. Cyk, i gościu, jesteś teraz kapłanem. No, szacuneczek, gościu. O, dobra, kupię od niego redstone'a. Niech ma. I teraz, pa, normalnie zrobimy mu potem mistrza i będzie też brodawy skupował. Tylko trzeba jeszcze sztaby złota, potem kupić lapisy, tu. Ja chcę naprawę. Jest naprawa, aha, książka, za 38. Książki nie wziąłem, a jestem głupi. Ile masz emeraldów? Ja już mam 63. Wow, bo ja 44. Jednego teraz sobie kupiłem. Czy wydałem? No i tu będzie jeszcze dwóch, pięknie. Trzech. No, nie, czterech. Dwóch. Znaczy, ale dwóch już gotowych, nie? Rośnie. A, no tak. Na brodawy. Ale będziemy bogaci. No, dobra, easy. Tylko teraz tak, znowu trzeba iść po papier. Nasiona sobie wywalę, idę po papier. Ja mam, chcesz? Co masz? Papier. No, ale tam jest jeszcze dużo, nie? Ja też mam dużo. Chodź się przespać. A, no bo dobra. Szybciej im będzie można te. Brodawy chyba wszystkie już, nie? Że co? Brodawy wszystkie rozdaliśmy im ze skrzynki, nie? Nie, zostało tam chyba jeszcze. Tak? O, zobaczymy, czekaj. A nie, wszystkie. Dobra, to idziemy spać. O, przynajmniej przestało padać, jest gites. I teraz, uwaga, mogę znowu brać trzcinę całą. Ja cię kręcę, ile tego jest. O, o, statyw postawiłem to. No trudno. I trzy. Dobra, oddawaj statyw, gościu. Ale papieru. Robimy papier S. Tak się robi papier, widzowie. Co, urosły już, czy nie? No jeszcze nie urosły, trudno. A brodawek nie mam niestety. To tu nie zarobię, ale mam dla ciebie, gościu. O, ty tu, on dalej nie chce papieru. Właśnie ten też nie chce, co jest? A jak? Ten też? I znowu książki nie wziąłem. Ten też nie chce. Nie chcą w ogóle. Ale gnoje, o, już ja wam pokażę. Trzeba poczekać chyba. Wy dziady jedne, dobra, muszę iść zrobić książkę. Jest skórę, aczko biorę skórę. Dobra, jedna styknie, bo więcej na razie nie potrzeba. Biorę książkę. No ten basen mi tu narobił. Dziad jeden gnoju. O ty, brawo. Jaki secik. Ja też idę sobie zaraz zrobić, tylko tak jak mówiłem, ja chcę sobie najpierw kilof ulepszyć. Pokazaliśmy wam, jak zarabiamy sianko. A zarabiamy świetnie, dobra, brodawy jeszcze nie do zebrania niestety, ale potem zbierzemy. Także już będzie więcej. Łatwiej się brodawy sprzedawało. Ale papier sam nam się robi. Papier to jest automatyczna farma, także jest rewelacja tam. Tylko za mało gnoju w papier chcę. O, urósł, urósł, urósł. Urósł? Daj tutaj. O, jest dziadyga. Ty będziesz, gościu, kapłan. Oj, tobie trzeba... Czekaj. No dobra, potem z nim pohandluję. Na razie... Naprawa. Dawaj naprawę, ziomek.
Dziękuję bardzo. Dawaj, expa. Papier chcą już. Papier chcą? Tak. A jest, dobra, dawaj papier. Yeah, robimy papier, gangsterski papier. Mam dużo papieru. O, już się skończył. Ale jak level popyla. Lepiej niż na tym, na ekspiarce. No nie? Dawaj papier, ziomek. Dobrze, że jest nas dwóch, bo przynajmniej, wiesz, tak limity nie obowiązują. Bo i ty możesz sprzedawać i ja, nie? No tak. A ty expa se nie wziąłeś, zarąbałem twój exp. O, ty dziadu. No bo podszedłem tylko i wzięło. Musisz blisko podchodzić, jak chcesz expa. No i na razie wszystkim sprzedałem, zobaczcie, znowu mam stack emeraldów, 66 emeraldów mam. I mam naprawę, zaraz dam na kill off i będę miał S-se, widzowie. Ale mam półtorej stacka tych emeraldów. Ta? Ja już mam no. 64, no 66. Jak tam, zobaczymy, ile mamy w skrzyneczce, zaraz wsadzimy. No to uwaga, uwaga, widzowie, wielka chwila prawdy. Wchodzę do stołu Kowalskiego. Znaczy na plazie zwykły. Wydajność 5, jedwabny dotyk, niezniszczalność 3 i do tego naprawa. Oj, czemu nie mogę? Nie mogę tu naprawy dać! Czemu? Albo jest zbyt drogie, jest napisane. To? A do kilofa? No mam zbyt drogie na kilof. Czyli co to znaczy? O, pokaż mi to. Że już się nie da wrzucić. Pokaż. Jedwabny dotyk masz. A daj mi naprawę. Naprawę masz. Dobra, wiesz co? Co? To już chyba nie możesz dodać innego enchantu. Ale jaja. Chyba 3 są max w takim razie. Ale jaja. No nie! Ja chciałem tu naprawę. No to dam sobie naprawę na spodnie. Ochrona 4, niezniszczalność 3. Trudno, nie wiem, widzowie. Jak wiecie, jak tu dodać jeszcze naprawę, czy to się da zrobić, czy nie, to dajcie znać. Mi się wydaje, że już się nie da. Trudno, ale dodam sobie do nogawek i ochrona 4, niezniszczalność 3 i naprawa. Cyk, pięknie. I teraz wchodzimy do Kowalskiego. Proszę bardzo, sztabka neterytu. Mam kill off neterowy. Nogawki neterowe. Essa, ale mam esse. Ej, czemu? O nie! Teraz mam na żółto te spodnie, ale przypał. A można je chyba ten. Ale naprawia się je neterytem chyba, nie? Ty, jak to? Nie wiem. Ta, da się neterem. A masz książki? Nie mam. Kurde. Ale zepsułem. Ja muszę najpierw naprawić sobie teraz buty i napierśnik, zanim ja to zmienię. Przypał, widzowie. Ale dobrze, że naprawę tam dałem, no to mi się będzie naprawiać od zbierania expa. Mamy książki w domku, czy nie wiesz? Czekaj, bo ja teraz nie wiem, wezmę sobie te diaksy. Książek nie, ja zrobiłem ze skóry. Po ile mamy szmaragdów, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery staki, prawie 5. No ładnie. Jak my jesteśmy bogaci, widzowie. Jeszcze muszę zrobić tamte, neterowe. Jeszcze jakbym te diaksy wykopał stąd, to zobaczcie. To mamy więcej, bo ja mam szczęście 3. To można u Stefana wykopać, ale dobra, nie, nie będę. Nie, nie, usłyszał. No dobra, budki trzeba naprawić. O. Trzema tymi, biorę. I na pierśnik też trzeba naprawić. Też trzema, biorę. I cyk, na pierśnik, neter, cyk. I butki, neter, cyk. Moi widzowie, i nie są wcale sus. Bo kto ma plus, ten jest sus. Ale wyglądamy pięknie. Mamy neterowe netery. Netery torotowe. Zbroje mamy. Ja. Ale super, teraz się cieszę. Pierwszy raz w życiu mam netery tyretutowe. Naprawdę. Ja też właśnie. Ale tobie się nie świecą. No niestety, właśnie idę książki kupić. Dobra. A nie! Nie! Co ja zrobiłem? Ale przypał, to nie ten kilof miał być neterytowy. Ten ze szczęściem dałem sobie na neterytowy. A to jest wydajność mniejsza o 1. Ale przypał. Dobra, kupię sobie wydajność 4 u ziomka i dołożę książkę. No to nie. Tam jest wydajność. Aha, wydajność 5 jest. Nie, u niego do kupienia. Chyba tak, no ale to dobrze. No ale, no dobra. No dobra, widzowie, ja sobie to potem naprawię. Także dziękujemy, pierwsze netery tutorowe. Mamy sety, więc eluwa. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Siemka!